moi followers. Bardzo się cieszę, że was widzę. Maszeruję sobie spokojnie ulicami pięknej Warszawy. Właśnie zakończyłem nagranie w Świątyni Dźwięku. Studio Z, legendarne. Słuchajcie, relacja wkrótce. Musiałem spieszyć, słuchajcie. Aktorzy, lektorzy po prostu jeden za drugim wchodzą. Nie zdążyłem zrobić sesji specjalnej, ale z Krzysiem się umówiłem i z Mikołajem i z Grecią, że se nadrobimy. No i podążam sobie, słuchajcie, tutaj. Zobaczcie, jak jest fajnie. Mam nadzieję, że jeszcze rodzina nie uciekła od śniadania, chociaż jemy dosyć późno. Także, słuchajcie, w stylu American Influencer nadaję wam po prostu relacje z życia, ponieważ za dwa dni przenosimy się na szkolenie lektorskie do innej Świątyni Dźwięku, do Bring the Noise Studio u samego Pablito. No i słuchajcie, to będzie szkolenie lektorskie, jakie jeszcze chyba nie miało miejsca, słuchajcie, w historii polskiej sztuki lektorskiej, bo będziemy ćwiczyć prozę, będziemy ćwiczyć emisję głosu dla wokalistów, bo każdy lektor jednak powinien tak emitować swój głos jak zawodowy, słuchajcie, co najmniej jak Bruce Springsteen. To nie jest tak, że to może być zaniedbane, więc będziemy pracować nad emisją, później będziemy pracować nad prozą, rytmy, tempa, różne zabarwienia, akcentowanie, te sprawy. Następnie, słuchajcie, tak jak polska reprezentacja w piłce nożnej, udamy się na lunch, a może lunch przyjedzie do nas. Sprawdzę, czy tak jest zielone światło. Słuchajcie, jestem bezpieczny na przejściu, zawsze rozglądam się trzy razy, więc około 13 spożyjemy lunch, proszę państwa. Będzie to bardzo dobry lunch. Lunch jest w cenie, słuchajcie, bo to są warsztaty typu masterclass, także będziemy sobie spożywać, ale nie będziemy się objadać, ponieważ po lunchu czeka nas truskawka na torcie w lektorskim fachu, czyli nagrywanie dżingli radiowych. Ja przygotuję 5 dżingli radiowych, dżingle 5 stacji radiowych. No, a może 10? No, byłem w swojej karierze głosem 5 stacji radiowych, także zjadłem sobie na tym moje szkliwo, ząbki, także podzielę się z wami tym, co robiłem przez ostatnie, no, 20 lat. Ale to nie wszystko, moi drodzy. Jest jeszcze taka sztuka czytania, która się przydaje bardzo często w reklamie, czyli sztuka czytania movie trailers. Te zabawne sytuacje w stylu "There is only one man, one Batman, one desire". To się wszystko, słuchajcie, właśnie skończyło się "Dobry wieczór" z TVN, o, słuchajcie, wszyscy wychodzą. Prawdopodobnie wpadną na warsztaty. No więc będziemy też ćwiczyć te trailery, movie trailers. I teraz pewnie zadacie sobie pytanie, po co? Po co my to wszystko robimy? Słuchajcie, każdy ma inne marzenie, każdy ma inne plany, każdy ma inny dream. Może to być American Dream, może być to voiceover dream. To wszystko robimy po to, aby przede wszystkim każdy uczestnik odkrył potencjał swojego głosu, odkrył jego możliwości, przełamał swoje bariery, jeśli chodzi o prezentowanie, używanie głosu. Także słuchajcie, to są takie rzeczy, które, no, to się może zmienić, takie spotkanie jest jak impuls, który może zmienić wiele. Także przećwiczymy sobie wszystkie rodzaje ekspresji, dobrze zjemy, zrobimy parę zdjęć, zadzwonimy do mamy. No i tak, jeśli macie jakieś pytanie, nie wiem, czy było pytanie, czy są jeszcze jakieś miejsca wolne, moi drodzy. O, patrzę, czy są jakieś pytania. Mam zielone światełko, więc słuchajcie, będę czujny teraz na przejściu. Było pytanie, czy są wolne miejsca. No niestety, moi drodzy, nie ma wolnych miejsc. Wszystkie się sprzedały, na pniu właściwie. Także, no, nie mam dla was żadnej oferty. A powinienem mieć o poranku dobrą ofertę dla was. No niestety nie mam, ale być może jakieś jedno złote miejsce dla specjalnego gościa może będzie można wylicytować. Proszę do mnie napisać w DM, czyli w bezpośredniej wiadomości bezpośredniej na Instagramie. Może ktoś sobie jeszcze nie postanowił nie odkładać marzeń na później. Mówię, to szkolenie jest raz w roku. Nie jest to taśmowe szkolenie. Jest to, słuchajcie, taki prawdziwy amerykański masterclass. No,
Słuchajcie, to tyle ode mnie. Sprawdzę, czy są już świeże bułeczki z drugiej tury. No, nie załapałem się na pierwszą. No, życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam, pytań nie widzę. Chyba, że... Dobrze. Jest Monika. Monika będzie w sobotę. Świetnie. Przeglądam komentarze. Kto tu jeszcze jest? No, widzę, że wszyscy jesteście, moi drodzy. Dobrze. To ja Was ściskam gorąco. Życzę Wam udanego, pięknego dnia. No i do zobaczenia na szkoleniu w sobotę, a druga ekipa się pojawi w niedzielę. Także bardzo pracowity weekend. Ściskam Was gorąco, przesyłam buziaczki. Łaska Pańska się znajdzie, Moniko, wszystko się znajdzie. Będzie dobrze, będziesz zachwycona. Słuchajcie, no i do zobaczenia. Świetnie. Także jeszcze raz, jeżeli ktoś naprawdę by chciał i uważa, że taki impuls mu się przyda, to proszę do mnie napisać, to zobaczymy, co się da zrobić. No, to trzymajcie się, pa!